Dobrze cię widzieć. Gdzie jesteś? Z rodziną jesteśmy w Zaporożu. To bezpieczne? Tak, jesteśmy u przyjaciół, którzy nas tu przyjęli i wolontariuszy, którzy dali nam wszystko, co potrzebne. Żywność, ubrania, wszystko, więc na tę chwilę jesteśmy bezpieczni. Powiedz nam proszę, jak wyglądało wasze życie tam w Mariupolu. W pierwszym tygodniu byliśmy odcięci od prądu, od łączności. Nie mieliśmy ogrzewania, wody pitnej, internetu, nic nie mieliśmy. Musieliśmy czerpać wodę ze studni. Szczerze mówiąc, nie było to bezpieczne. Cooking. On fire next to our house with our neighbors. Gotowaliśmy na ognisku przy domu razem z sąsiadami. Nie mieliśmy żadnych wiadomości, bo nie było radia ani telewizji. Mogliśmy jedynie pytać ludzi z sąsiednich ulic. Nie mieliśmy nawet pojęcia, co działo się w innych dzielnicach. Dwa razy w tym czasie poszliśmy szukać jedzenia do innej dzielnicy. Nie było bezpiecznie, bo zaczęli strzelać. Wtedy musieliśmy się chować. Chyba chcieli zbombardować stację benzynową, która była tam obok. Co wtedy czułaś? O czym myślałaś? To wygląda bardzo niebezpiecznie. Czułam się bardzo dziwnie. Zdarzało nam się jeździć do tych przyjaciół samochodem. To zajmowało 5-10 minut. Jeździliśmy do nich, żeby napić się kawy, porozmawiać, pograć w planszówki. A my nagle wchodzimy w to samo miejsce. Nie ma prądu, nie ma światła i przeszukujemy wszystkie szafki. Wszystkie, żeby znaleźć cokolwiek. Byłam szczęśliwa, bo znalazłam świeczki czy kubek termiczny. Cokolwiek było do jedzenia, zabieraliśmy ze sobą. I cała rodzina się cieszyła, że się udało. To było naprawdę przerażające, że tak szybko przyzwyczaiłam się do tego, do tych bomb. Często je widziałaś? Często było słychać bomby? Tak, tak to się działo cały czas. Nie byliśmy w stanie w nocy spać, a także te dźwięki, które były dla mnie całkowicie nowe, kiedy słyszy się samolot. Najpierw słyszy się samolot, potem słyszysz taki gwizd, a potem są eksplozje. Słyszeliśmy to tyle razy, że byliśmy w stanie rozpoznać, jak daleko jest samolot, czy już trzeba się chować, co bombardują, w którym kierunku. Where are they bombing? Живую жестко, на самом-то деле. Не вставать, ползком сюда! На связь! Не вставать! Назад! Юра, оператора не вижу! Jak to przetrwałaś? Byłaś w środku wojny, w środku piekła. Co wtedy czułaś? Na początku byłam strasznie zła, byłam gotowa złapać nóż i jakbym zobaczyła rosyjskiego żołnierza, to byłabym gotowa bronić swojego miasta. Ale z dnia na dzień zaczęłam się strasznie bać, no bo nie wiedzieliśmy, ile to potrwa. Bałam się o rodzinę. Było nas 6 w jednym mieszkaniu. Nie wiedziałam, czy damy radę z tą ilością jedzenia. Z siostrą rozmawiałyśmy o tym, jak dzielić żywność, żebyśmy przetrwali, żebyśmy nie poumierały z głodu. I oczywiście cały czas liczyłyśmy na ewakuację, ale nie mieliśmy żadnych informacji, czy to możliwe. I to było najbardziej przerażające. Bo gdyby tylko nie bombardowali, to byśmy dali radę. Tam w Mariupolu wszyscy sobie pomagali, sąsiedzi, obcy ludzie, wszyscy. Ale jak człowiek słyszy samolot, to czuje się tak bezbronny. Wiesz, ten samolot gdzieś jest tam na górze, słyszysz go, ale nie widzisz. Ale wiesz, że zaraz zaczną się wybuchy i że bomba może spadnie na twoją głowę. Albo jak spadnie na dom sąsiada, to myślisz, teraz mój będzie następny?
Kiedy dowiedzieliście się, że ewakuacja jest możliwa? Kto dał wam informacje? Nie mieliśmy żadnych źródeł informacji. Jak wyłączyli nam prąd, to wyłączyłam telefon, żeby oszczędzać baterie na wypadek, gdy wróci sieć telefoniczna. I sąsiedzi dali nam znać, że niedaleko nas jest miejsce, gdzie da się jeszcze złapać sygnał. Pojechaliśmy tam, włączyłam telefon, miałam, nie wiem, z 20% baterii i zadzwoniłam do znajomych. Powiedzieli, że teraz ludzie uciekają z Mariupola, że jest to możliwe, że Rosjanie pozwalają ludziom wyjeżdżać prywatnymi samochodami. Nie ma autobusów, nie ma nic zorganizowanego, ale jeśli ma się samochód, jeśli da się znaleźć samochód, to się ewakuujemy. Niestety nie mieliśmy samochodu. Nasi sąsiedzi od razu wyjechali. Mieli duże rodziny, więc nie mogli nas zabrać. Na drodze przy domu łapaliśmy więc stopa. Nie byliśmy nawet w stanie odejść dalej, bo cały czas były bombardowania i musieliśmy się chować. Chowaliśmy się, wychodziliśmy na drogę i znowu się chowaliśmy. W pewnym momencie było już tak niebezpiecznie, że musieliśmy się schować w domu. Ale próbowaliśmy kolejnego dnia. Wyszliśmy znowu o 5 rano na drogę i był jeden mężczyzna, który wyjeżdżał z miasta z przyjaciółmi. Mieli 4 samochody. Najpierw powiedzieli, że mają tylko jedno miejsce, a nas było 6. Ale uzgodniliśmy, okej, przynajmniej ktoś z nas wyjedzie. I w pewnym momencie udało się, że jednak 4 pojedzie. Ostatnimi osobami, które nie miały miejsca, była moja mama i siostra. No i zaczęliśmy się żegnać, zaczęłyśmy płakać. I ja nawet nie mam pojęcia, jak to się stało, ale oni zaczęli przeładowywać cały samochód, upychać, wzięli część rzeczy na kolana. Siedzieliśmy jeden na drugim w tych samochodach, ale jakoś żeśmy się tam wszyscy upchnęli i każdy z mojej rodziny dał radę wyjechać. Trudno jest nawet o to pytać, ale jak wyglądają takie pożegnania? Co myśli się w takim momencie? Nie byłam oczywiście na to przygotowana. Wszyscy byli gotowi oddać życie za kogo innego. Ja mówię, ja nie pojadę. Mama mówi, nie, ty musisz jechać. Ja mówię, nie, nie, ja nie pojadę bez was. Ona się martwiła o mnie i o siostrę. Chciała, żebyśmy stąd wyjechali. Myślałam też o tym, że jeżeli dam radę się wydostać, to co mogę zrobić, żeby ich zabrać, bo to będzie wtedy moja odpowiedzialność. Przerażające dla mnie było ich tam zostawić, bo to było piekło, szczególnie w ciągu ostatnich dni. Jak wyglądało miasto, droga? Everything was destroyed. Wszystko było zniszczone. Kiedy jechaliśmy przez centrum, wszędzie był pożar i czarny dym. Nawet trudno to opisać. Nie dało się przejść nawet 50 metrów, żeby nie widzieć zniszczonych domów albo płonących domów, albo kompletnie zniszczonych sklepów. Na drogach leżały części po pociskach, wszędzie były porozbijane szyby. Na drogach, chodnikach, wszędzie. To wyglądało nawet gorzej niż Czarnobyl. To miasto nie istnieje. To są same ruiny i ludzie, którzy gdzieś tam się chowają, jeśli byli w stanie przetrwać. Mam nadzieję, że każdy, kto wciąż tam jest, będzie w stanie się ewakuować. Pojechaliśmy do Berdiańska. Zajęło nam to 14 godzin. Normalnie zajmowało to z 2 godziny. Dojechaliśmy w nocy. Na posterunkach sprawdzali nas Rosjanie. Na każdym posterunku Rosjanie zachowywali się naprawdę strasznie. Wyśmiewali się z ludzi, którzy stracili domy. Wyśmiewali się ze zniszczonego Mariupola. O co pytali Rosjanie? Naszego samochodu nie sprawdzali dokładnie. Mieliśmy szczęście, bo jechało z nami dziecko. I powiedzieli, dobra, jedźcie, ale w samochodach, gdzie byli mężczyźni, to kazali na przykład zdejmować ubrania i sprawdzali, czy mają jakieś patriotyczne tatuaże. Sprawdzali oczywiście dokumenty, paszporty, zadawali całą masę durnych pytań na temat samochodów. Na przykład, czy to wasz samochód? Pytali się też, czy wiemy, jakie są stanowiska ukraińskich żołnierzy w Mariupolu. Co jest teraz najtrudniejsze? Bardzo boję się o ludzi. Jeśli chcą zniszczyć to miasto, proszę bardzo, rozwalajcie. W tej chwili obchodzą mnie wyłącznie ludzie, którzy tam zostali. Mieszkańcy, sąsiedzi, przyjaciele, członkowie rodziny, z którymi nie mamy kontaktu. Teraz zamieszczamy ich zdjęcia w różnych grupach w internecie. Cały czas próbujemy złapać z nimi jakikolwiek kontakt.
trying to find them in any way and take them out. Jaki masz teraz plan? Zostajesz czy będziesz przenosić się dalej na zachód? Now we're safe. Teraz jesteśmy bezpieczni, ale wciąż nie czuję się bezpieczna 50 kilometrów od strefy okupowanej przez Rosjan. Dlatego planujemy przenieść się dalej na zachód Ukrainy. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Bądź bezpieczna i pozdrów rodzinę i przyjaciół. Dziękuję bardzo, że się tym przejmujecie.